Witajcie z tej strony Mateusz Przebięda. Jesteśmy dzisiaj nad zalewem Szymanowice, gdzie przyjechaliśmy odbyć szybki trening przed drużynowymi federowymi mistrzostwami Polski. No i zobaczymy, jakie ryby biorą, ile tych ryb jest, gdzie się je łowi i w jaki sposób się je łowi. Także zapraszam do oglądania. Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby spróbować zobaczyć, co będziemy łowić. Mamy tydzień do Mistrzostw Polski, nie ma nikogo nad wodą. No i spróbujemy sobie przeprowadzić w taki sposób trening, żeby sprawdzić sobie dwie linie łowienia. Bliższą, dalszą. Na obydwu tych liniach podamy sobie troszeczkę inaczej towar. Na 40 metrze towar spróbujemy podać w taki sposób, żeby łowić płocie, jazie. Ten towar, który podam na 40 metr, mam w tej chwili przed sobą. O nim powiem Wam więcej. Natomiast za chwilę, natomiast na tą dłuższą linię, na 65 metr, podamy towar taki bardziej nakierowany na leszcza. Będzie to towar bardziej obfity w glinę, będzie tam niewiele zanęty, ochotka, jokers, caster, czyli takie bardziej deszczowe podanie. Natomiast teraz pokażę Wam towar, który podam na bliższą linię. Na nęcenie wstępne mam przygotowane 2 litry mieszanki. To jest mieszanka ciemna z dużą ilością zanęty spożywczej. Tutaj mamy dwie części spożywki i jedną część gliny. Sporo jokersa, troszeczkę kastera, no i bardzo dużo konopi. To jest wszystko przygotowane w takiej mocno pulchnej konsystencji, dość dobrze pracujące. No i zobaczymy, czy uda nam się z tego 40 metra, nęcąc w ten sposób, trafić jakieś pojedyncze, większe płotki. I jak zanęcę sobie tą linię, pokażę Wam jeszcze mieszankę, którą będę miał przygotowaną, którą będę wykorzystywał do nęcenia na dalszej linii. Pierwszą linię mamy wynęconą. Powoli zaczyna nam się ta mgła rozwiewać, także to jest dobry moment, żeby przejść do nęcenia tej dalszej linii. Będę mógł sobie obrać jakiś punkt charakterystyczny na drugim brzegu. No jest to ważne, bo łowiąc na dystansie 60 metrów, no to tu rozrzut może być bardzo duży. No i co, jeśli chodzi o samo nęcenie, to będziemy podawać to generalnie bardzo podobnie, bo też mamy podczas tego wstępnego nęcenia przygotowane około 2 litry mieszanki. Przy czym tutaj mamy zdecydowanie więcej gliny. Tu mniej więcej mamy dwie części gliny, jedną część zanęty, czyli jakby na odwrót. Mamy troszeczkę więcej kasterów, nie mamy tutaj konopi w tej mieszance. I mamy tutaj około 50 ml dosyć drobno ściętego gnojaka na takie 2-centymetrowe kawałeczki. No i to wszystko podamy sobie dużym koszem na 60 metrów. No i przejdziemy do wędkowania i zobaczymy, jak będzie się układać to łowienie. No, w założeniu ma być tak, że na tej dalszej linii powinniśmy mieć leszcze, na bliższej być może jazie, być może płotki. To zobaczymy.
Natomiast mówimy w takim stanowisku, które może być dosyć fajne na jesień, bo łowimy w głębszej części zbiornika. Generalnie no jest to fragment, na którym zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj pod koniec września, w październiku no osiąga się troszeczkę fajniejsze rezultaty. Okej, okay, no to co? To chyba wszystko. Nęcimy, później zarzucamy wędki i czekamy na pierwsze brania. Dajemy teraz zestawy w łowisko, pierwszą wędkę, tą dalszą mam już w wodzie, teraz zarzucę sobie drugą. Na pierwszej wędce mam pęczek 4 ochotek, tutaj mam 2 kasterki i zobaczymy, czy mamy ustawione jakieś ryby w łowisku. Pewnie na początku nie będzie żadnego szału, może będziemy łowić jakieś okonie. Może jakieś płoteczki? No zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie mam 2 wędki. Teraz je sobie ustawię. Będziemy czekać na branie. Generalnie jest tak, że przyjeżdżając na taki trening przed zawodami, no ja nie do końca wiem, czego się tutaj spodziewać. Tym bardziej, że będąc tutaj na wiosnę, na Grand Prix Polski, no połowiliśmy całą drużyną bardzo słabo. Ale to też były inne warunki lub po prostu nie wpasowaliśmy się do tych ryb. Dlatego też dzisiaj, miałem pierwsze branie, dlatego też dzisiaj przyjechałem sobie troszeczkę wcześniej przed całymi zawodami, żeby zobaczyć, co w ogóle się dzieje tutaj nad wodą, żeby mieć jakieś takie no, bazowe informacje do tego, żeby się zastanawiać, w jaki sposób przeprowadzić sobie kolejne treningi, żeby sprawdzić w ogóle, jakie ryby biorą, czy są to płocie, czy są to leszcze, czy zdarzają się karpie, tak jak było to na wiosnę, czy te ryby są ustawione blisko, czy są ustawione daleko, czy raczej lepiej sprawdza się mieszanka z dużą ilością zanęty, czy bardziej oparta na glinie. I to są takie wszystkie rzeczy, które sprawdzamy zazwyczaj na pierwszym treningu i po pierwszym treningu już możemy po prostu jakoś sobie rozpisywać ten game plan na kolejne treningi. Dobra, to co? Czekamy na pierwsze ryby no i zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, mamy pierwsze branie z daleka, to jest jakieś 10 minut po zanęceniu i zobaczymy, co to będzie. Ryba nie jest jakoś specjalnie duża, no ale nie jest to też chyba jakiś taki mikrookoń. To zawsze ciężko wyczuć, bo kij jest sztywny, koszyk ciężki. O, okonek chyba. No zobaczcie, tego jednego okonia odprowadziło 3 albo 4 inne. Dobra, czyli można powiedzieć, wszystko zgodnie z planem. Mamy pierwszego okonia gdzieś tam z dalekiej linii. No i co? Widać, że tych okoni jest tu sporo. Nawet patrząc tutaj przy brzegu, jak wyciągałem tego okonia do powierzchni, to 3-4 mniejsze okonie go odprowadziły do brzegu. Także widać, że tych okoni jest bardzo dużo. Natomiast my czekamy teraz na kolejną rybę i mam nadzieję, że to będzie nie okoń, tylko jakaś fajna, inna, biała rybka. Mamy pierwszą, troszkę fajniejszą rybę, łowimy od godzinki. W zasadzie z tej długiej linii cały czas przerzucamy okonie. Wydaje mi się, że tam jest troszeczkę za grubo zasypane to dno, więc teraz nabijamy koszyczek troszeczkę delikatniej, jeśli chodzi o przynęty. Natomiast tutaj pod brzegiem branie jest troszeczkę mniej. Teraz mieliśmy taką dłuższą chwilę przerwy, mocne branie i chyba pierwszą białą rybę mamy dzisiaj, bo o, ale miałem branie na długim kiju, ojej,
To mogło być coś ciekawego. Zobaczcie, co tu się dzieje. Płoteczka, ale jaka. O, coś pięknego. I takie płocie to można łowić. No, spokojnie, od 30 cm. Zobaczcie, taka płoteczka. O, wypięła się. Pierwsza dzisiaj, no ale przepiękna ryba. Myślę, że ona ma gdzieś 350 gramów, spokojnie. Piękna rybka. Pierwsza z bliskiej linii, no i zobaczymy, czy trafimy następna. Zobaczcie, co się dzieje. Mam... No niestety, to jest urok łowienia na dwie wędki. Mam drugą rybę, białą, fajną, z długiej linii. Pierwszy leszczyk dzisiaj. Nie jest to żaden duży okaz. Taka rybka, myślę, za 700 punktów, ale jest. No i minęło od nęcenia wstępnego 2 godziny. No i po 2 godzinach trafiliśmy pierwszą, konkretniejszą rybkę. O, coś takiego. I powiem Wam szczerze, że po tych 2 godzinach już jestem przekonany, że ta bliska linia raczej tutaj nie będzie chodzić na zawodach, bo w zasadzie miałem z niej, no gdyby nie liczyć tej jednej płotki, ale miałem z niej w same okonie i to nie w jakimś super tempie. Taki za pół kilograma, to było wszystko. Także teraz zrobię sobie tak, że zwinę tą krótką wędkę. No powiedzmy, że ona dla mnie w ogóle nie jest perspektywiczna. Wydaje mi się, że nie ma sensu jej po prostu trzymać w wodzie. Skupię się na łowieniu tam na tym 60 metrze. Postaram się poodławiać cokolwiek będzie tylko możliwe z tamtej linii. No i widać, że jakieś rybki się tam kręcą. No były te okonie, była niedawno duża płotka, teraz był leszczyk, także coś się tam dzieje, więc nie jest źle. Natomiast rozwinę sobie kolejną wędkę, ale ją zanęcę sobie dystans 75 metrów, czyli dołożę jeszcze 15 metrów do tego, co łowię teraz. No i postaram się dwoma wędkami połowić sobie na dystansie i zobaczymy, może tam troszeczkę dalej będziemy mieli więcej ryb albo fajniejsze rybki. No zobaczymy. W każdym razie na razie jeszcze przez jakiś czas skupię się na tym 60 metrze i za moment drugim kijem postaram się łowić jeszcze dalej. Słuchajcie, minęło nam ponad dwie godziny wędkowania. Złożyłem tą wędkę krótką. Tą wędkę, którą miałem wyklipowaną na 60 metrach, przerobiłem sobie teraz dalej. Dołożyłem 3 tyczki do swojej odległości, czyli mam teraz jakieś 71-72 metry na kiju. Troszeczkę dalej. No i zanęcę sobie teraz łowisko, przy czym wcześniej tą długą linię nęcałem szklanką, no ale powiedzmy do dystansu 60-65 metrów dosyć wygodnie można sobie nęcić szklanką, natomiast na 70 metrach no można to robić albo tą mniejszą szklaneczką Prestona, no dużo będzie problem. No i teraz jestem w trakcie nęcenia drugiej linii dalszej, czy trzeciej linii dalszej. Podałem w łowisko już 4 koszyki. Teraz podam piąty, którym będę łowił. Na haczyk założę sobie od razu przynętę. Tutaj, no może zacznę od takiej przynęty
bardziej płciowej, czyli dwa kasterki i dwie ochotki. Czyli duża przynęta, ale no nie jest jakiś tam pęczek ochotek. Zobaczymy, jakie ryby będą. Jak będą płotki, to będziemy się trzymać takiej przynęty. Jak będziemy mieli leszcze, to popróbujemy jakimś pęczkiem ochotki czy gnojakiem. No i zobaczcie, tu mamy mieszankę, którą zanęciłem sobie tą dalszą linię. Ona nie jest jakaś specjalnie bogata. Pojedyncze ochotki, caster, jokers i naprawdę śladowa ilość takich no, cienko skrojonych gnojaków. To jest wszystko, generalnie bieda. Wydaje mi się, że do dużej ilości przynęt wchodzą tutaj okonie i nie dopuszczają one innych ryb do łowienia. No, to jest takie moje spostrzeżenie jakby z tej pierwszej części dzisiejszego treningu. Teraz podam sobie zestaw w łowisko. No i zobaczymy, co z tego 70 metra będziemy łowić. Poleciało. O, powiedzmy, mogło być z pół metra troszeczkę w prawo przesunięte. Przesunięty ten rzut. Ale tutaj myślę, że też nie będzie źle. No, bądźmy szczerzy, na dystansie 70 metrów no pewne no jakiś pewien rozrzut przy podawaniu tego zestawu w pole łowienia no może mieć miejsce. Natomiast wydaje mi się, że jeśli zamykamy się gdzieś tam w takim polu metr w lewo, metr w prawo, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze i można ten zestaw no, zostawić. Dobra, to co, czekamy na pierwsze branie z tej dalekiej linii. Zobaczymy, czy są tam jakieś ryby, ile tych ryb jest i jakie to są rybki. Teraz mamy trzecią rybę z dalekiej linii, dobrą rybę, bo wcześniej w czterech rzutach złowiłem dwie płotki. Natomiast teraz miałem kolejne fajne branie i zobaczymy, co to tym razem nam się uwiesiło na wędce. Albo kolejna duża płoć, albo może pierwszy leszczyk. To zaraz zobaczymy. Na pewno nie jest to okoń. No chyba, że bardzo duży, aczkolwiek no nie wydaje mi się. Teraz zobaczymy. Płotka. No ale widać, że no z tej dalekiej linii jest po prostu przepaść, jeśli chodzi o ilość dobrych ryb do wagi. No zobaczcie, jaka fajna płotka. Tutaj w zasadzie w 15 minut mamy trzecią fajną rybę, gdzie wcześniej z 2 godziny złowiliśmy leszcza, jazia i jedną płotkę, przerzucaliśmy o koni. No to jest taka rybka za 200-250 punktów. Czyli w 15 minut dołożyliśmy do wagi, myślę, w okolicy 700 gramów. Czyli jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Także widać, że ta daleka linia pali. Natomiast jestem ciekawy, czy... O, niestety gruntowierz upadł do wody. Natomiast jestem ciekawy tego, czy płotki to będą jedyne ryby, które będziemy łowić z tej dalekiej linii. Czy może się zdarzy, że na przykład będziemy doławiać też leszczyki. No ale to mam nadzieję, że o tym przekonamy się w dalszej części wędkowania. Cały czas obawiamy sobie,
tą dłuższą linię. O, tutaj już tak w zupełnym skrócie. No, jest tutaj dużo lepiej. Przez godzinę złowiłem 3 płocie, 2 jazie, jednego leszcza, takiego mniej więcej za 700 punktów. No teraz mam jakąś kolejną fajną rybę. Nie wiem, czy to będzie leszczyk. W pierwszej fazie holu myślałem, że może to być leszcz, ale teraz ta rybka tak delikatnie osłabła. No ewidentnie, no dużo lepsze ryby się stąd odławia. Wydaje mi się, że trzeba będzie po prostu przed zawodami popracować tutaj nad tym dystansem. Wydaje mi się, że gdybym od początku tutaj usiadł na tym 71 metrze, no to na pewno udałoby się tutaj dużo lepiej nakręcić ryby. Powiedzmy w tej trzeciej i czwartej godzinie. O, ale ładna płotka. Piękna ryba. To praktycznie w nieco ponad godzinę będziemy mieli 4 płocie. O, niestety. Ta się spięła, ale miała tak no spokojnie w okolicy, myślę, 30 cm. To była taka rybka za gdzieś 400 punktów. No to powiedzmy, mielibyśmy 4 płocie, które dawałyby około kilograma, 2 jazie, plus ten leszcz to jest drugi kilogram, plus kilka okoni. No to praktycznie w godzinę 15 udało nam się zrobić wynik w granicy 2200-2300. No to dla porównania, przez 3 godziny, gdzie byliśmy tutaj z tego 60 metra, wydaje mi się, że może mieliśmy kilo 200, kilo 300. Także no tutaj różnica jakościowa jest ogromna. Dobra, słuchajcie, posiedzimy jeszcze pół godzinki. Zobaczymy, może uda nam się dołowić jeszcze kolejną dużą płoć, może kolejnego leszczyka. A jeśli nie, to widzimy się na podsumowaniu. Dobra. Zestaw mamy w wodzie. Przed momentem wypuściliśmy ostatnią rybkę. Ale jeszcze tak dla formalności nabiłem ostatni raz koszyk. Posłałem go w łowisko. No i spróbuję podsumować to wędkowanie. Więc przyjechaliśmy tutaj dzisiaj na trening, żeby zobaczyć, co tutaj w ogóle w wodzie pływa, jakie ryby się łowi. Zanęciłem sobie pierwotnie dwie linie na około 40 metrach i na 60 chyba 2 metrach. No i muszę wam powiedzieć, że generalnie zasada była taka, że im dalej, tym lepiej. Z tego 40 metra no praktycznie mówiłem same okonie. Przez 2 godziny miałem jedną płotkę. To generalnie raz, że to okonki bardzo małe, dwa, że te brania takie bardzo niemrawe. Także w zasadzie po 2 godzinach wędkowania zrezygnowałem z łowienia pod nogami. No i skupiłem się na łowieniu dalej. A dalej udało mi się w trakcie 3 godzin trafić chyba jednego jazia, 2 płocie, jednego leszcza, takiego mniej więcej za 500 punktów i dość sporo okoni, takich no już troszeczkę większych ryb, powiedzmy za 50, 100, 150 punktów. Natomiast w dalszym ciągu miałem wrażenie, że to wędkowanie jest takie no bardzo rwane i wydawało mi się, że no mimo wszystko jest dosyć słabo na tych 60 metrach. No i postanowiłem, że dołożę jeszcze 3 tyczki do odległości, czyli jakieś 11-12 metrów. No i finalnie skończyłem na tym dystansie, na którym byłem do końca. Przez około 1,5 godziny łowiłem na 72 metrze i ten dystans on okazał się najbardziej rybny. Zdecydowanie. Przez 1,5 godziny złowiłem 6 płoci, 2 jazie, jednego leszcza, jedną płoć spiąłem, do tego dołożyłem kilka fajnych okoni. Generalnie wydaje mi się, że przez 1,5 godziny udało mi się zdublować ten wynik, który przez wcześniejsze czy niespełna 4 godziny zrobiłem 2 kijami na tych 2 poprzednich dystansach. Oczywiście to wędkowanie ono nie było idealne, bo można powiedzieć było rwane, natomiast my tutaj przyjechaliśmy dzisiaj po to, żeby w ogóle zobaczyć, co się dzieje tutaj nad wodą,
ile jest tych ryb, jakie są te ryby. No widać, że generalnie jeśli chodzi o takie gatunki dominujące, to na pewno jest tutaj bardzo dużo dużej płoci. I ona fajnie punktuje, no bo te rybki mają pomiędzy 250 a 350 punktów. Zdarzają się jazie, są też leszcze. Wydaje mi się, że na kolejnym treningu będziemy musieli spróbować się do tych leszczy dobrać, bo no, trafiłem dwa z dwóch linii, także widać, że te leszcze się tutaj po prostu kręcą. Natomiast być może to, w jaki sposób ja wrzuciłem towar do wody, no nie bardzo im odpowiadał. Nie był na tyle atrakcyjny, żeby po prostu skusić te leszcze do żerowania. No i cóż, na dzisiaj chyba to tyle. My teraz już myślami jesteśmy przy Mistrzostwach Polski, także mam nadzieję, że będziecie z nas trzymać kciuki. No i widzimy się w kolejnym odcinku już po zawodach. Do zobaczenia. Cześć.